Dobry wieczór, witamy serdecznie. Witamy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Witamy wszystkich na sali oraz tych, którzy oglądają nasze spotkanie przed monitorami komputerów. To jest ostatnie nasze spotkanie w tym roku. Jest ono realizowane w ramach programu dyskusyjnego Klubu Książki. A naszym gościem jest Magdalena Grzebałkowska. Witam cię. Dobry wieczór. Jeśli komuś trzeba przedstawiać, to dwa słowa. Magdalena Grzebałkowska jest reporterką, autorką bestsellerowych i nagradzanych książek, laureatką m.in. Nagrody Grand Press, Śląskiego Wawrzynu Literackiego i Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej imienia Tadeusza Mazowieckiego i wiele innych. Magda, byłaś u nas 2 lata temu, wtedy rozmawiałaś z naszym panem dyrektorem, rozmawialiście o jazzie, o Komudzie, o księdzu Twardowskim. Ja już nie będę tych wątków powtarzać, raczej wolałabym przedłużyć żywotność twojej nowej książki, promocji twojej nowej książki, książka Wojenka o dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia i pozostając w tematyce wojennej, może przy 1945 też się troszkę zatrzymamy. Jeżeli ktoś z państwa przyszedł na spotkanie, żeby porozmawiać o Wyksińskich, o Komudzie, o księdzu Twardowskim, zapraszamy w każdej chwili do zadawania pytań, ale będzie też na to czas pod koniec spotkania. Magdo. Małgosiu. Zastanawiałam się, jak to jest, kiedy pisarz poświęca tyle czasu na napisanie książki, przeżywa wszystkie historie, które tworzy, jakie by one nie były w tym przypadku ciężkie i pisze książkę. I być może ma później już tego dość i chciałby odpocząć, ale zaczyna się promocja i przez wiele, wiele miesięcy, godzinami opowiadasz o tym samym. Może pytam się o to przewrotnie na samym początku spotkania, ale czy nie jesteś w pewnym momencie zmęczona? No, fizycznie pewnie tak, z racji tego, że nie jestem coraz młodsza, tylko coraz starsza, więc po prostu zwyczajnie organizm jest zmęczony, ale... Emocjonalnie bardziej chyba. Nie, emocjonalnie nie. Wiesz co, najgorszą rzeczą w pisaniu jest pisanie. Więc jak już się napisze i już się to zredaguje, bo to wcale nie jest takie, że jak się książkę odda do redakcji, to już jest koniec, bo oni wtedy czytają poprawki, uwagi, pytania, to jest też bardzo ciężkie, bo trzeba czytać wielokrotnie to, co się już napisało. No, a kto lubi czytać to, co napisał sam? Przecież już wiem, co będzie dalej, więc to jest trudne i męczące. A potem już fakt promocji, jeżdżenia, rozmawiania o książce, to ja naprawdę nie mam problemu z gadaniem. Także to lubię, ale różnie to z różnymi jest i wiem, że na przykład niektórzy strasznie się męczą podczas promowania, bo są może na przykład bardziej wsobni, a ja jestem taka, że bardzo lubię sobie pogadać. Twoje te książki okołowojenne bardzo poszerzyły mój sposób patrzenia na wydarzenia wojenne. Chociażby 1945, bo no wszyscy znamy naszą historię, ale... Ja chyba nigdy głębszej refleksji nie miałam nad tym, ile się wydarzyło w związku z przesunięciem naszych granic. Urodziłam się już w takim kraju, na taki patrzeń nigdy się nie zastanawiałam, nad losami ludzkimi tak głębiej, nad stroną administracyjną, organizacyjną. Czy ty, kiedy zaczynałaś pisać 1945, to szłaś tym tropem, to może być ciekawe, zobaczę, co to jest, czy ty wiedziałaś, że to może, że to jest... Świetny i ciekawy temat i napiszę o tym, bo wiem, że to jest fajne. To pół na pół. Pewne rzeczy zdawałam sobie z nich sprawę, że będą ciekawe w związku z 45 rokiem, a częściowo też bardzo dużo rzeczy odkrywałam dla siebie i też tematy, o których nie wiedziałam, że w ogóle istnieją, stawały się dla mnie jakby no zaczynkiem do tego, żeby zrobić reportaż, jak na przykład o obozie pracy w Łambinowicach. Więc to różnie było, natomiast sama się bardzo dużo nauczyłam. To nie jest tak, że człowiek, życie tak szybko biegnie, że jak nie mamy powodu, żeby się zastanawiać nad czymś, to się nie zastanawiamy, bo to byśmy się rozpadli jakoś pewnie na jakieś cząstki, więc chociaż jestem historyczką i reporterką, to ja tak, no, jakby ktoś mnie zapytał przed napisaniem książki o 45, co ja wiem o tym 45, to niewiele bym wiedziała poza jakimiś takimi stereotypowymi albo podręcznikowymi rzeczami. Więc na szczęście znalazła się taka Grzebałkowska, która miała szansę i czas i propozycję, żeby zatrzymać się nad tym i wykonałam jakiś kawał roboty, który faktycznie ludzie mówią, że im się to przydaje w różnych aspektach. Albo na przykład traktują
niektóre historie, zwłaszcza te o tak zwanych ziemiach odzyskanych, jako element własnej, brakującej historii rodzinnej. Ludzie bardzo często, którzy przymusowo zostali przesiedleni z tak zwanych Kresów na tak zwane ziemie odzyskane, to oni w ogóle nie chcieli opowiadać swoim wnukom, swoim dzieciom, które już się urodziły na tych nowych terenach. Nie chcieli w ogóle opowiadać o tej dużej traumie, o tym przeniesieniu, o tym przejechaniu. Więc na przykład bywało tak, że po spotkaniu autorskim podchodziła do mnie jakaś osoba i mówiła: tu miałam brakujący element w życiu mojej rodziny i dzięki tej książce uzupełniam to, chociaż oczywiście ja nie piszę konkretnie o danej rodzinie, tylko to są losy bardzo powtarzające się. Pewien wzór można odnaleźć. Ale dla siebie też znalazłam wiele rzeczy, których nie wiedziałam. Napisałaś tę książkę trochę za późno, bo ja wiem, że moi dziadkowie byli przez jakiś czas we Wrocławiu, ale wrócili tutaj i nigdy nie uważałam tego za ciekawe. A teraz chyba bym z nimi o tym porozmawiała. O tak, tak, to koniecznie trzeba rozmawiać. To, wiesz co, ale masz na pewno sąsiadów albo jeszcze jakieś ciotki, staruszki. To z nimi trzeba porozmawiać. To, a dziadków oczywiście szkoda. Ja miałam w sobie taką ciekawość od dziecka. Można powiedzieć, że byłam wścibskim dzieckiem, bardzo gadatliwym dzieckiem, bardzo ciekawskim, ale zawsze lubiłam pytać moje babcie i moje ciocie, jak to było w ich dzieciństwie, jak to było na wojnie. I oczywiście wtedy nie notowałam tego, tylko gdzieś to we mnie takie ziarenko tkwiło i tak jak na przykład w książce Wojenka występuje moja babcia Władzia, to co ona mi opowiadała już na potrzeby książki, to ja jednak to wszystko znałam, tylko teraz sobie już to systematyzowałam, nagrywałam. Więc proszę Państwa, proszę nagrywać, proszę notować, ale proszę też nie być leniuszkiem i pisać swoje własne wspomnienia, bo to, że nie przeżyliście na przykład wojny, bo jesteście za młodzi, to ale nie szkodzi, przeżyliście lata 70., 80., 50., to jest wszystko szalenie ciekawe, bo zobaczmy, 10 lat temu niemal pisałam książkę o 45. roku, to wtedy lata 40., to lata 50. były jeszcze czymś takim, a teraz już się przesunęło wszystko o dekadę. Teraz lata 50. są tym, co dla mnie było wtedy, jak pisałam lata 40. Czyli też coraz mniej ludzi pamięta osobiście lata 50. i to nam się wymyka z rąk. Kto na przykład pamięta Warszawę z czasów, kiedy jeszcze nie było Pałacu Kultury w tej Warszawie? Pójdźmy, zapytajmy. Oczywiście mówię tutaj o Warszawie jak o przykładzie, bo przecież świetnie można pisać o Kielcach, czy o moim Sopocie, czy o każdym mieście w Polsce. Także nie zaniedbujmy, bo pamięć jest bardzo ważna, bo jak zapomnimy, to powtórzymy błędy historii i właśnie mam wrażenie, że teraz w kraju bardzo Polska i w ogóle cały świat zapomina to, co było kiedyś i odtwarzamy jakby historię na nowo, tą taką potworną, straszną. Dla tego pokolenia, które już znika. Prawda? Tak. A czy Wojenka to jest trochę pokłosie tego wszystkiego, czego nie wykorzystałaś w 45, tylko ujęte w innej formie? Nie. To była propozycja od wydawnictwa Agora i to w ogóle myśmy na początku umówili się, że to będą zupełnie odrębne historie. I nie mam tu właściwie żadnej historii, która by mi została i wykorzystałabym ją i potem dorobiła. Nie, to było założenie, że robię o dzieciach wojny, II wojny światowej, ale potem siłą rzeczy to się zrobiła taka jakby nawet prequel, bo to jest o dzieciach wojny, a 45 jest o powojnie już. Więc siłą rzeczy to się tak zrobiło, ludziom tak się kojarzy i nie mam nic przeciwko. Ale ta książka była pisana jako zupełnie osobna rzecz. Zresztą tutaj to jestem rzucona na wody światowe, bo przecież Wojenka to jest o dzieciach z różnych krajów, z całego świata, a jednak 45 ograniczył się do granic Polski. W posłowiu do Wojenki dziękujesz wielu osobom, które naraiły ci, mówiąc kolokwialnie, kontakty. No właśnie, jak szukałaś tych ludzi, jak do nich docierałaś, jak zagajałaś, że chcesz porozmawiać o ich dzieciństwie? A to różnie było. To jest taka zwyczajne reporterskie jakby zaplecze warsztatowe, czyli najlepiej zapytać kogoś, który skieruje do kogoś i już taki łańcuszek świętego Antoniego czy tam świętego Józefa już się... No pamiętam, że na Facebooku raz pytałaś. Tak, ogłaszam się też na Facebooku. W dawnych czasach to się ogłaszało w gazecie na Dwójce Wyborczej, można było napisać, jak się temat jakiś robiło do reportażu, to taki był kontakt. No, ale od czasów mediów społecznościowych to zupełnie inaczej wygląda. Też znajomych się pyta. Bardzo
przydatni są znajomi. Też czerpię się z własnej rodziny, czego przykładem jest tutaj moja babcia. I to jest tak, że w końcu, wiesz, wiedziałam na przykład, że chcę robić o dzieciach Powstania Warszawskiego, więc wiem, gdzie się zwrócić do stowarzyszeń i dzieci cywilnych, i walczących. Wiedziałam, że chcę robić o synach i córkach pułków, bo mnie ten temat zawsze fascynował, więc zaczęłam szukać stowarzyszenia, które skupiałoby synów i córki pułków. I dosyć dużym wysiłkiem, ale znalazłam. Natomiast niektóre tematy przyszły do mnie, nie wiedziałam o nich. Na przykład pierwszy reportaż, który tutaj jest o panu Arturze Pawłowskim, który jest gdańszczaninem tak naprawdę, ani Polakiem, ani Niemcem, tylko gdańszczaninem i ma naprawdę takie losy bardzo dziwne i smutne, to właśnie po tym moim ogłoszeniu się na Facebooku napisał do mnie kolega, który jest historykiem z Gdańska, który zajmuje się historią Gdańska z okresu wojennego. A nie, tego pana Artura to mi dała koleżanka, która jest ewangeliczką. I ona jest naukowczynią na Uniwersytecie Gdańskim, ale jest ewangeliczką i pan Artur po prostu działa w tym samym kościele ewangelickim, w tym samym zborze ewangelickim, w którym ona. I ona mówi, słuchaj, mamy takiego pana Artura, który został porwany przez nazistów do domu dziecka i tam spędził wojnę. No to zaraz do pana Artura poszłam, zresztą ten kościół jest 10 minut od mojego domu, więc po prostu poszłam do pana Artura. A ten kolega, historyk z Uniwersytetu Gdańskiego, on do mnie zadzwonił i powiedział, że czy wiem, że właśnie wyszły wspomnienia Michaela Wicka, tego człowieka, który... Z Kaliningradu, tak? Tak, z Kaliningradu, czyli właściwie z Königsberga, a który miał matkę Żydówkę i ojca Niemca. I mi się to wydawało fascynujące, jak się czuł człowiek, który... Z jednej strony jest z grupy etnicznej, której nienawidzi druga strona, do której on też przynależy. To bardzo ciekawe i zresztą bardzo ciekawa rozmowa była też z tym panem. No on napisał wspomnienia i nie on jeden. Ty miałaś zlecenie na tą książkę, ale czy nie przychodziły ci do głowy takie myśli, że oni już swoje opowiedzieli? Co ja wniosę nowego, powtarzając? Nie, to tak nie jest. Zawsze można coś nowego. Zawsze można dany temat obejrzeć z dwóch stron. Oczywiście no, są czasami tematy, które są świeżo opisane przez kogoś. Tak jak na przykład zrezygnowałam z tematu, który wydawałby się fantastyczny do książki o dzieciach wojny, czyli chodzi o te dzieci polskie, które ze względu na swoją urodę były zabierane przez Niemców i germanizowane. Ale całkiem niedawno, parę lat wcześniej, wyszła książka, też w Agorze zresztą. Od dzisiaj jesteście Niemcami, chyba taki tytuł jest. Czy nie, Brunatna kołyska Anny Malinowskiej. Więc to byłoby wchodzenie do tej samej wody. I pod sam koniec książki ja znalazłam bohaterkę, która została zgermanizowana, która była poddana germanizacji i ona była tak ciekawa, że chociaż wiedziałam wcześniej, że nie chcę robić tego reportażu, to pojechałam, żeby się z nią spotkać. I ona opowiedziała świetne rzeczy, ale za mało tych rzeczy wiedziała, żebym ja z tego mogła zrobić reportaż. Bo wiesz, to nawet w jej przypadku ciężar byłby właściwie nie na tym, że ona została poddana germanizacji. Ona była dzieckiem zamojszczyzny podczas pacyfikacji wioski. Rodzina uciekła do lasu, miała wiele rodzeństwa, mamę, tatę, babcię, ciotki. I ona... Boże, to jest zupełnie taki los jak tej biednej dziewczynki, co znaleziono ją martwą na granicy z Białorusią. 4-letnia dziewczynka, tylko jej nie znaleziono, a tamta miała jednak więcej szczęścia i znaleźli ją Niemcy, ponieważ miała urodę właśnie taką, jaka Niemcom była potrzebna, więc wywieziono ją do Niemiec i próbowano zgermanizować. Po wojnie odnalazła się ze swoją rodziną, tylko że babcia ją rozpoznała gdzieś w jakimś obozie przejściowym. Babcia ją odnalazła i powiedziała, ty jesteś nasza, a rodzice powiedzieli, ty nie jesteś nasza. I to było straszne, bo ostatecznie ona zamieszkała z tą rodziną i była z nimi bo oni mieszkali na wsi, więc ona chyba pojechała już do internatu, pojechała do liceum, a potem no, jakby ten kontakt z rodziną się zerwał, bo oni jej nie chcieli. Oni mówili, ty nie jesteś nasza. No już trudno, mama cię rozpoznała, bądź z nami, ale... Ty nie jesteś naszym dzieckiem. Więc mnie bardziej interesował temat już nie samego procesu germanizacji, co oczywiście też by o tym było, tylko temat, jak to jest być kimś takim, gdzie gubisz się w tym lesie,
ktoś cię próbuje przerobić na Niemkę, potem się okazuje, że jesteś jednak Polką, a potem, że rodzina nie wie, czy ty jesteś ich, czy nie jesteś ich, więc wolą udawać, że nie jesteś ich. To musi być strasznie ciężkie, ale jednak opowieść, to nie może być, reportaż to jest gęsta zupa, a tutaj była zupa, ale rzadka. Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że ta pani nie miała świetnej historii. No tylko po prostu musiałabym bardzo dużo włożyć jeszcze wysiłku w to, żeby napisać ten reportaż, a ja się z nią spotkałam, kiedy już właściwie książka była skończona i już trzeba było oddawać do druku i już nie miałam, a to tam trzeba by z rok popracować nad tym reportażem. No więc nie mówię, że nigdy go nie napiszę, ale w tamtym momencie nie mogłam. Rozmawiasz o bardzo trudnych tematach. W zeszłym roku gościła u nas Joanna Gierak-Onoszko, z którą rozmawiałam. I ona... Ja ci przerwę na chwilę. Wiesz, że jesteśmy kuzynkami? Z Joasią? Tak, naprawdę. Taki zbieg okoliczności. Odległy mi bardzo, ale jednak. To pisarstwo jest we krwi w takim razie. Ona mówiła o odpowiedzialności za retraumatyzowanie wspomnień, że myśli o tym często, kiedy myślała o tym w Kanadzie, kiedy rozmawiała rdzennymi mieszkańcami, o tym, że należy odpowiednio otworzyć i zamknąć rozmowę, żeby nie zostawiać swojego rozmówcy w środku tych najgorszych wspomnień. Czy ty również masz refleksje na ten temat, jakieś techniki? Co robisz? No tak, nie mam tak, że jadę do kogoś i mówię, no muszę otworzyć i zamknąć rozmowę. Nie wiem właściwie, co robię. Nie zastanawiam się nad tym. Mam nadzieję, że nie pozostawiam ich jakoś samotnych w środku ich historii. Ja przede wszystkim staram się im wysłać teksty do przeczytania przed drukiem. Potem wysyłam im też książki. No, dotyczy to przede wszystkim tych polskich bohaterów, bo z tymi zagranicznymi potem może jest trudniejszy kontakt. Zresztą to trzeba wytłumaczyć na ich języki. Przecież nie wyślę po polsku, bo to nikomu do niczego się nie przyda. Ale na pewno czuję ciężar odpowiedzialności za moich rozmówców. Że muszę ważyć to, co oni mi mówią i muszę wiedzieć, że to, co chcę napisać, ich nie skrzywdzi. Bo czasami ludzie mówią rzeczy, to nie znaczy, że jakoś cenzuruję, tylko podam przykład. W przypadku roku 45 jest tam taki reportaż o Wrocławiu, o dwóch kobietach, Polka i Niemka, które w 45 roku są we Wrocławiu. Dla jednej Wrocław to jest właśnie tracone miasto rodzinne, a dla drugiej Wrocław to jest, no nie wiem, Dziki Zachód. Ona właśnie tam jedzie i zaczyna swoje życie. I ta Niemka wskutek różnych okoliczności została we Wrocławiu na zawsze i mieszka w tym samym domu, w którym zamieszkała ze swoją mamą w 45 roku. I ona opowiadała, jak tam było w tym 45 roku i opowiadała, no, że było bardzo trudno być Niemką w takiej kamienicy, która wcześniej należała do jej rodziny, a potem, znaczy wujka i cioci, a potem zajęli ją Polacy. No wiadomo, i ze Lwowa, i z Wilna, na ziemię, do Wrocławia to zwłaszcza ze Lwowa. I oczywiście bardzo różnie Polacy traktowali ją jako Niemkę i domyślamy się, że nie w sposób przychylny. I też ja też nie potępiam Polaków, którzy źle się zachowywali wobec Niemców, bo no przecież jeżeli nawet to się skupiło na tej biednej, niewinnej 11-latce wówczas, która naprawdę nic złego nie zrobiła, ponieważ miała jeszcze świadomości, że mogłaby nawet coś złego robić, no to się potem na niej zemszczono, bo to był taki słaby element, na którym się najłatwiej zemścić. Czyli na przykład, no nie wiem, dzieci sąsiadów codziennie wieczorem przed pójściem spać miały obowiązek iść zrobić siku pod drzwi tych Niemek. Właśnie tata im mówił, idźcie tam, nasikajcie tym Niemkom. No to no taka głupia zemsta, no ale też jestem w stanie zrozumieć na przykład tę chęć zemsty, bo też wszystko należy zważyć, jakie tam traumy są. I ta Niemka mi opowiedziała, bo ja zapytałam, czy nie mieliście żadnego Polaka, który byłby dobry, bo tak było na tych ziemiach odzyskanych, że szczególnie we Wrocławiu mówiło się, że każdy Polak miał swojego Niemca. Czyli Niemców się nienawidziło, ale tak naprawdę jak się poznało bliżej tego Niemca, bo się mieszkało z nim w jednym mieszkaniu, w jednym domu, bo się z nim pracowało, się okazywało, że Niemiec też człowiek. Że w sumie wszyscy ludzie, którzy są na końcu tej drabiny społecznej, na końcu tego łańcucha
to tak naprawdę są ofiarami wojny. Czy Niemcy, czy Rosjanie, czy Białorusini, to wszyscy jesteśmy ofiarami tej polityki. Tak jak dzisiaj zresztą też jesteśmy wszyscy. To, że takie są wykopane rowy między jedną częścią Polski a drugą, których po prostu długo nie zasypiemy, to tak naprawdę jesteśmy ofiarami polityki i z jednej i z drugiej strony. Więc zapytałam ją, czy nie miała jakichś dobrych Polaków, którzy by im pomagali. A ona mówi, że po zastanowieniu się powiedziała, że owszem, była taka Polka, która była miła dla nich i to byli Polacy, którzy przyjechali z własną krową z Kresów i kobieta, ta właścicielka krowy sprzedawała mleko i sprzedawała tej Niemce. Co też nie było takie oczywiste, żeby Niemcowi sprzedawać mleko polskie, prawda? Ale potem ta mama tej pani się zorientowała, że to mleko jest chrzczone i przestała kupować od niej mleko. I napisałam taką rzecz. Ja nie podałam prawdziwych danych tej pani, ale niestety napisałam z jakiej dzielnicy. I napisałam taką rzecz, chrzczone mleko, no, wielka rzecz. Ja to bym była nawet dumna z mojej babci, jakby sprzedawała chrzczone mleko, prawda, że sobie radzi po wojennej rzeczywistości. Ale okazuje się, że książkę przeczytali potomkowie tej chrzczącej mleko. Wszyscy tam mieszkają w podobnej strukturze cały czas w tej dzielnicy, w tej kamienicy. I któregoś dnia ta moja pani, rozmówczyni, idzie ulicą, a oni na nią napadają i mówią, ty szwabko, ty niemro, to ty jesteś taka, to ty na naszą tutaj świętej pamięci teściową takie oszczerstwa, nasza mamusia nigdy nie chrzciła mleka. No bo wiadomo, prawda, że lubimy wyprzeć różne rzeczy z historii. I ta pani się załamała, dlatego że ona jest samotna i to całe społeczeństwo, ta społeczność tam, która mieszka dookoła, to byli dobrzy sąsiedzi. I tu nagle się odwrócili, 70 lat po wojnie, że ona jest nagle Niemka. No i ona mi w ogóle nie zadzwoniła i tego nie powiedziała. Tylko powiedziała mi to przypadkowa dziennikarka z Wrocławia, która się dowiedziała, do mnie to dotarło, jakoś pół roku później do niej zadzwoniła. Mówię, Boże, to ja natychmiast jadę, przekonywać sąsiadów, było mi potwornie głupio. To jest właśnie ta odpowiedzialność za bohatera, że powinnam była przewidzieć, tylko to trudno przewidzieć, ale powinnam myśleć naprzód, jaka krzywda się może stać komuś, kto mi w dobrej wierze powierzył swoją historię. I to trzeba zważyć. Nie chodzi o cenzurę, tylko właśnie o to, żeby zważyć, żeby nie skrzywdzić. I było tak, że pytałam, czy przyjechać, czy porozmawiać z tymi ludźmi, czy iść porozmawiać, bo podobno kółko różańcowe się od niej odwróciło, a ona bardzo katoliczka. Więc dla niej to pewnie taka pustka i samotność została. A ona powiedziała, nie, niech pani nie przyjeżdża, bo to tylko jeszcze utrudni sprawę. Ona mówi, ludzie mają krótką pamięć, to zapomną i znowu będzie wszystko dobrze. Nie mam jakoś tak odwagi do niej dzwonić, co u niej słychać, ale mam nadzieję, że wszystko u niej dobrze. Mówiłam o tym, że dowiadujemy się wiele z twoich książek, ja również z 45 i również z wojenki, bo nasza historia jest nam mniej albo bardziej znana. Wiemy, co się działo w Polsce, wiemy o wywózkach do Rosji, nawet tam sytuacja na Prusach jest nam w miarę bliska, ale opisujesz tutaj też historię Japończyków i tego, jak ich potraktowała wspaniała Ameryka, jak nam się wydaje. Czy piszesz też o wywózce baskijskich dzieci do, w ogóle z Hiszpanii w czasie ich wojny domowej? Jak docierałaś do tych historii? To była wojna światowa. Na pewno takich sytuacji jest mnóstwo. Dlaczego akurat Stany? Dlaczego Hiszpania? No, w historii jest mnóstwo. Po pierwsze, trochę mnie przyhamował COVID, bo na szczęście miałam już zebrany prawie cały materiał do książki, kiedy ogłoszono lockdown, więc i tak miałam siąść i pisać, więc to mi się poszczęściło. W tym sensie, że nie, tak jak wielu moim kolegom, no, w połowie drogi przerwało zbieranie materiału i dzisiaj dopiero się jakby z tego wygrzebują, ale to tak było, że dzieci hiszpańskie, to jest w ogóle fascynująca historia, o którym nie wiedziałam o niej wcześniej, to się tak dowiedziałam. No ja też nie wiedziałam. W bardzo prosty sposób. Chciałam dowiedzieć się jakiejś historii dzieci z Morza Śródziemnego, z basenu Morza Śródziemnego. Mogły być greckie, mogły być włoskie, mogły być hiszpańskie, ponieważ ja jestem taką Hiszpanią-maniaczką, bardzo lubię Hiszpanię, więc stwierdziłam, że najpierw poszukam w Hiszpanii, żeby musieć tam pojechać. I Michał Nogaś, z którym chyba o tym rozmawiałam, mówi, słuchaj, jest taka fajna dziewczyna w ambasadzie, nie w ambasadzie, w Instytucie Polskim w Madrycie, Iwona Zielińska, i ty się do niej zwróć, i ona natychmiast coś ci wymyśli. I faktycznie, Iwona Zielińska to jest taka po prostu
gorąca kuleczka. Ja do niej napisałam, nie znając jej, tylko mówię, że szukam losów dzieci hiszpańskich z II wojny światowej, żeby ona mogła, jakby jej coś wpadło do głowy, jakby coś wiedziała, to bardzo chętnie, żeby się ze mną podzieliła, to ja wtedy to opiszę. Ale w ogóle nie miałam jeszcze pomysłu na to. I ona do mnie natychmiast odpisała, a po godzinie, że ma dwa pomysły na tematy. Jeden pomysł to jest taki bardzo dramatyczny, za czasów generała Franco, czyli w czasie II wojny światowej, zabierano dzieci rodzinom nieprawomyślnym, czyli dawniej sprzyjającym republice. Je oddawano do adopcji rodzinom frankistowskim i ci ludzie dopiero w dzisiejszych czasach, już czasami zabierano je w szpitalu od razu, i ci ludzie dopiero w dzisiejszych czasach się dowiadują, że w ogóle są wychowani nie przez swoje rodziny. To są prawdziwe dramaty. A druga historia, ona do mnie napisała, to jest historia dzieci baskijskich, które zostały ewakuowane w liczbie kilkudziesięciu tysięcy z całej Hiszpanii, a głównie, znaczy baskijskich to jest takie ogólne, bo to były dzieci z Hiszpanii, ale głównie z kraju Basków, były wysłane w czasie wojny cywilnej, wojny domowej w Hiszpanii, wysłane do Europy, do Ameryki Południowej, żeby uniknąć ruchów wojsk, bo tam wojska frankistowskie były bezwzględne i brutalne. Zresztą wojska republikańskie też były, tylko akurat frankistowskie wygrywały. Więc właściwie ten cały ruch po granicę się zaczął taki mocny. To wprawdzie jeszcze nie jest II wojna światowa, ale po pierwsze mówi się, że wojna cywilna, wojna domowa w Hiszpanii była przedsionkiem II wojny, była próbą generalną II wojny światowej. A po drugie, no te dzieci były w czasie II wojny światowej w Związku Radzieckim. Te, które mnie akurat zainteresowały, bo najbardziej mnie zaciekawiły losy dzieci, które w liczbie 3000 trafiły do Związku Radzieckiego i wróciły po najprędzej po 19 latach ze Związku Radzieckiego. Niektórzy w latach 70. Mnóstwo Basków, Hiszpanów zostało w Związku Radzieckim, bo się pożenili z Rosjankami, a Rosjankom nie wolno było wyjechać. Albo na przykład kobiety wyszły za mężczyzn i mężczyznom radzieckim w ogóle nie wolno było wyjechać, jak już można było wracać do Hiszpanii. I pojechałam do kraju Basków i rozmawiałam z 8 Baskami. Dzięki takiej, to Iwona mnie skierowała do kogoś, ktoś mnie skierował do kogoś i no właśnie taki łańcuszek ludzi dobrej woli. I rozmawiałam z 8 ludźmi, z czego, i to jest też właśnie taki problem reportera. Rozmawiam z 8, ale ja nie mogę napisać reportaż o 8 ludziach. Muszę wybrać z tego coś, żeby czytelnika zainteresować. To muszę tym posterować jakoś. Ja nie jestem socjologiem ani etnologiem, który spisuje wszystkich swoich rozmówców jak leci. Tylko muszę coś wybrać, żeby to było naprawdę ciekawe. Oczywiście nie twierdzę, że losy tamtych ludzi, 6 pozostałych, z którymi rozmawiałam, nie były ciekawe, ale jednak ten Związek Radziecki jednak jest jakoś nam bliski, prawda? Dzieci baskijskie nagle w Związku Radzieckim i to traktowane w sposób ekskluzywny i luksusowy, versus, tu miałam przecież też temat do reportażu, dzieci łagrów, które w tym samym czasie są w łagrach i wyjadają trawę dookoła domów dziecka i umierają z głodu, a te tutaj mają 3 rodzaje owsianki na śniadanie, te hiszpańskie. To jest niesamowite, więc najbardziej mnie zainteresowały te dzieci baskijskie wywiezione do Związku Radzieckiego. Tutaj 2 panów spotkałam, akurat pani mi się nie udało, 2 panów. I co ciekawe, rozmawiałam z nimi po rosyjsku, bo oni jednak spędzili 20 lat w Związku Radzieckim. Z tym, że z jednym panem po rosyjsku, a drugi pamięta już niewiele, ale miałam tłumacza z języka rosyjskiego, który był synem Basków wywiezionych do Związku Radzieckiego i on przyjechał w latach 70. do Hiszpanii, ale no hiszpański zna cały czas oczywiście perfekt, bo przyjechał jako, czy rosyjski zna, bo przyjechał jako dorosły człowiek po studiach. A jak z barierą językową w ogóle, bo z wieloma osobami rozmawiałaś? No wiesz co, ze mną to jest tak, że ja nie znam żadnych języków, ale ja w ogóle nie mam barier językowych. Ja po prostu, to jest naprawdę takie, każdy język, znaczy każdy, no znam kilka, ale naprawdę, naprawdę w żenujący sposób, naprawdę. Ale ja się w ogóle tym faktem nie przejmuję. Jakoś się dogaduję. I angielskiego nie znam za dobrze, niemiecki znam fatalnie, hiszpański naprawdę
un poquito. I, no i rosyjski się okazało, że znam, bo przy wojence naprawdę trzeba było odkurzyć rosyjski i chociaż na początku jak jeździłam do Rosji, czy na Białoruś, czy do Kazachstanu, to szukałam tłumacza jednak, bo się bałam. Potem się okazało, że tłumacz siedzi, popija herbatkę i pogryza ciasteczka, bo sobie radzę jakoś. Jakoś nie wiem, mowa ciała, nadrabiam. A jak byłam u Misia Elawika w Stuttgarcie, to jemu się wydawało, że on zna świetnie angielski. Mnie się wydawało, że ja znam dobrze niemiecki. Jakoś się dogadaliśmy. Jeszcze była jego żona, która twierdziła, że nie zna w ogóle angielskiego. I w ogóle nasza rozmowa to była komedia. Dlatego, że tak, ja zadawałam panu Wikowi pytanie po niemiecku. On, Niemiec, patrzył takimi wielkimi oczami, o co mi chodzi. I jego żona rozumiała moje pytanie, bo młodsza o 30 lat, rozumiała moje pytanie po niemiecku. Jemu przetłumaczyła na niemiecki. On odpowiadał mi po niemiecku. Ja nie rozumiałam jego odpowiedzi, bo to już był wysoki niemiecki, a ja znam taki bardzo słaby niemiecki. I odpowiadał jej po niemiecku. I ona, która mówiła, że nie zna angielskiego, odpowiadała mi po angielsku. No, więc ja potem jej zadawałam po angielsku. Daliśmy radę? Daliśmy. Jest reportaż. Więc w ogóle nie należy się przejmować tą znajomością języków. Oczywiście tak naprawdę to jest mój wielki kompleks. I gdybym mogła cofnąć czas, to bym się nauczyła języków. I dlatego tak strasznie przycisnęłam mojego dzieciaka, która obecnie ma lat 15, ale to też ma bardzo duże zdolności językowe, więc przycisnęłam ją w tych językach jak taką pluskwę i ona naprawdę zna świetnie angielski. Śmieje się ze mnie, jak słyszy, jak ja mówię po angielsku. Mówię, ty mała żmijo, za czyje pieniądze się uczysz? No za czyje. Ale faktem jest, że ja uważam, że języki to jest super i bardzo żałuję, że mnie nie przyciskano. A też mam zdolności językowe, tu nieskromnie się pochwalę, no bo jakoś ten rosyjski został we mnie. Tak, niemiecki, hiszpański, angielski, nic nie znam, ale się dogaduję. No ale wiesz co, to jest naprawdę bardzo malutko. No to jeszcze w temacie tego, czego nie napisałaś. Chodzi o Michaela z Kaliningradu. Tam była mowa o tym, że jego siostrę wywieziono do Szkocji zupełnie na takiej samej zasadzie, jak te hiszpańskie dzieci do Ro. Ona była wywieziona w kindertransportach. I coś innego to było. To jest, kindertransporty to była taka akcja Żydów pod koniec, przed samym wybuchem wojny, kiedy wiedziano, Żydzi wiedzieli, że będzie wojna. Przecież od 1933 roku żyć, 1933 roku żyć, no co ja z tym życiem? Kiedy Hitler doszedł do władzy, no w krajach germańskich, czyli w Niemczech i w Austrii i także w Wolnym Mieście Gdańsku, działy się rzeczy potworne wobec Żydów. I ci intelektualiści żydowscy bardzo chcieli ratować chociaż dzieci, że w ogóle chcieli ratować i siebie, i dorosłych Żydów, i dzieci żydowskie. Niestety cały świat sprzyjał Hitlerowi i mrugano oczkiem, że w ogóle jesteśmy przeciwko, ale tak naprawdę to mówiono, że no, nie jest tak najgorzej, że tak będzie. I na gorące prośby Żydów, przyjmijcie nas, ratujcie nas, niechętnie. I Szwecja mówiła, my będziemy neutralni, i Anglia niezbyt chętnie. Ameryka stawiała bardzo duży opór. Był tam bardzo silny antysemityzm przed wojną w Ameryce, więc nie chciano przyjmować. Zresztą to jest bardzo trudne. I w końcu pod silnym naciskiem Wielka Brytania zgodziła się przyjąć dzieci żydowskie, ale tylko dzieci, jakąś tam liczbę dzieci żydowskich z Austrii, z Niemiec i z Wolnego Miasta Gdańska oraz także z Prus, prawda, no bo to Königsberg. W ogóle w Königsbergu to było tak maluśko Żydów, bo w ogóle też ja miałam takie stereotypowe myślenie, że skoro w Polsce było tylu Żydów przed wojną, no to Niemcy, którzy napędzili całą antyżydowską histerię, no to nie musieli mieć tam tych Żydów po prostu 5 razy więcej. A to jest nieprawda. Hitler nakręcił histerię antyżydowską, a tak naprawdę w Niemczech było kilka tysięcy Żydów, z czego takich ortodoksyjnych Żydów jak u nas, na tych naszych sztetlach, to nie było. Jeżeli byli ortodoksyjni, to i tak to byli bankierzy, tak to byli fabrykanci. Natomiast większość była zasymilowana, wyciągano ich. Kiedy oni już w XIX wieku odeszli od religii i od zwyczajów, po prostu byli zgermanizowani, to żeby mieć jakiegoś Żyda wroga, to wyciągano ich na siłę. Ale oni wiedzieli, że dzieje się źle. Zresztą nie wszyscy też byli zasymilowani, byli też, przecież mieli swoje synagogi, mieli swoje szkoły, tak jak matka Misia Elawika, mojego bohatera z Königsbergu. I właśnie
pewną liczbę żydowskich dzieci zgodziła się przyjąć Anglia. I siostra Misiaela mogła jechać. Ktoś nie chciał jechać i ona weszła na listę dzieci, bo to też musiał być odpowiedni wiek. To musiały być dzieci chyba od 7 czy 6 roku życia, takie, które będą potrafiły zadbać o siebie. To nie mogły być takie siusiu-majtki w pieluchach, ale też mogły być to dzieci tylko do 14 czy 15 roku życia, bo od 14 roku życia Niemcy zamierzali wprowadzić obowiązek pracy i potrzebowali rąk do pracy, no bo wiadomo, wszystkie ręce na front, więc oczywiście Żydów nie wciągano do wojska, ale mogli pójść pracować do fabryk, więc w tym okresie. I ta siostra się złapała, a Misiael chyba jeszcze nie był w odpowiednim wieku, żeby w ogóle jechać. No i ta siostra została w tej Szkocji na zawsze, prawda? Jej związki z rodziną się w ogóle zerwały. No i w tym kontekście jeszcze mnie zainteresowało i się zastanawiałam, czy ciebie również, dzieci ewakuantów rosyjskich na przykład. Nie rosyjskich, tylko londyńskich. Czy myślałaś też, żeby podążyć? Tak, myślałam, bo nawet okładka książki jest na ten temat, ponieważ na okładce są właśnie dzieci londyńskie, które były ewakuowane w związku z działaniami wojennymi, więc wysłano bardzo dużo dzieci na wsie podlondyńskie, angielskie. Z tego też wynikało mnóstwo tragedii, ponieważ ludzie teraz wspominają, że niestety było bardzo dużo nadużyć seksualnych wobec tych dzieci, ale też taka rozłąka, nawet wydawałoby się nie, no tylko w Anglii, też była traumatyczna, ale chciałam to robić, ale nie chciałam robić o dzieciach angielskich, dlatego że to jest jednak bardzo taki już znany temat, rozpoznany. Ale miałam zamiar zrobić o dzieciach fińskich, które w czasie II wojny światowej ewakuowano do Szwecji. Bo też napisałam wtedy do takiej mojej przyjaciółki, szwedzkiej pisarki dziecięcej, która się nazywa powiem po szwedzku, Åsa Lind. I właśnie ona mówi, no to co, jak robić o dzieciach, to od razu przyszło jej do głowy, że to fińskie dzieci. Ale nie porwał mnie ten temat tak bardzo jak inne. No a potem COVID, więc po prostu przepadło. Zresztą, wiesz co, jak już miałam te dzieci baskijskie, które jednak były fascynujące przez ten Związek Radziecki, to jednak słabiej widziałam temat dzieci fińskich w Szwecji, chociaż może niesłusznie, może tam w ogóle działo się coś niesamowitego. Ale no też nie mogę wszystkiego opisać, prawda? W czasie promocji Wojenki na wiosnę, kiedy oglądałam spotkania twoje, to najczęściej, wydaje mi się, był poruszany temat Niklasa Franka i Diny. Do nich wrócimy jeszcze dalej, ale zastanawiałam się, jaki był temat, który tobie utkwił najbardziej w głowie, kiedy pisałaś. Wiesz co, to jest tak, że każdy temat, nad którym pracuję akurat, no, najbardziej we mnie tkwi. To wszystkie tematy. Ostatnio napisała do mnie tłumaczka z języka angielskiego, bo książka może będzie tłumaczona na język angielski, bo jest zainteresowanie wydawców brytyjskich i żebym wybrała reportaże, które chciałabym, żeby były takimi reprezentantami, żeby ona przetłumaczyła fragmenty i tych reportaży, żebym wybrała i fragmenty, i reportaże. I jak wybrałam, to się okazało, że z każdego reportażu wybrałam coś. Nie umiałam tak jakiegoś takiej środki zostawić, że ciebie to nie, bo ty jesteś mnie ciekawy. W każdym mam kawałek mojego serca, natomiast taki tekst, który najbardziej we mnie tkwi, to chyba są dzieci łagrów. Ale też może to wynika z tego, że bardzo długo się przykładałam do tego tematu. Bardzo dużo musiałam czytać po rosyjsku, co też usprawniło mi czytanie po rosyjsku. Też no i byłam właśnie i w Moskwie, i w Mińsku, i w Kazachstanie, więc i w Izraelu w związku z tym reportażem. I on jednak jest, jednak historia tych dzieci, które rodziły się w łagrach, które nie wiedziały, że w ogóle na przykład mają rodziców jakichkolwiek, że w ogóle, no, że w ogóle istnieje taka figura jak rodzic, mama, tata, no to jednak są dla mnie bardzo porażające. No bo tak, matki w łagrach mogły karmić w żłobkach swoje dzieci, ale nie miały prawa się do nich odzywać, ani ich głaskać, bo dzieci miały wyrastać bez rodzinnych sentymentów. Była tam dziewczynka Lidia, która w swoim 4-letnim życiu właściwie zaznała tylko głód, żadnych innych uczuć. I rosną takie jednostki, które są wychowywane właściwie tylko do pracy na rzecz kraju, bo przecież nie dla własnych jakichś ambicji, bo nie do miłości, nie do czerpania w ogóle radości z życia. No to jest idealni Sowieci mieli
wyrosnąć z nich. Tak, no ale oni później dorastają i jakoś żyją i zakładają te rodziny. I ty z nimi rozmawiasz, ja jestem ciekawa, jakie to są osoby, czy one jakoś zbudowały relacje zdrowe, powiedzmy tak szeroko. Wiesz co, to są fantastyczni ludzie, którzy w większości nie potrafili nigdy zbudować relacji ani ze swoimi rodzicami, jeżeli ich odnaleźli, ani ze swoimi dziećmi, jeżeli je mieli. To są niestety ludzie poranieni i oni jedni sobie bardziej z tego zdają sprawę, drudzy mniej. Najbardziej szczery był Gary Pogoniajło, który urodził się jako taki produkt uboczny matki, związku matki z jakimś człowiekiem w łagrze i on tej matki nie kochał, on jej nie chciał, on się czuł jej obcy, jak ona go odnalazła, jak on był nastolatkiem, ale przez te zerwane więzi on powiedział, że nigdy nie był dobry dla swoich dzieci, nigdy nie był dobrym ojcem, po prostu nie potrafi. Nie wie, jak to zrobić. Nikt go tego nigdy nie nauczył. Albo pani. Ma też świadomość tego, że tak. Tak, jest. On ma świadomość. No wiesz, on jest bardzo wykształconym człowiekiem, on jest białoruskim dysydentem. To jest, wiesz, to jest taki po prostu człowiek olbrzymiej samoświadomości. Ale Lilia Werchowska, która też jest wykształcona, bo przecież ona jest informatyczką, matematyczką bodajże, to ona mówi, że mama, jak ją odnalazła, jak ona była nastolatką, to. No to ta matka bardzo z tą swoją córką chciała nawiązać kontakt. Straciła ją, jak Lilia miała 3 miesiące. Nie widziały się nigdy. Dopiero nagle do Lili przychodzi, do nastoletniej Lili przychodzi jakaś obca pani, mówi, jestem twoją mamą. Ona mówi, mama, co to za mama. I ona nie chciała z tą mamą, ona chciała być ze swoim komsomołem, ze swoim Stalinem, ze swoją ojczyzną, a nie z jakąś matką. I mówi, że no była okrutna dla swojej matki. Na przykład jak zmarł Stalin w 1953, no to matka pozwoliła sobie tylko na powiedzenie, że szkoda, że tak późno zdechł. A wtedy na to Lilia, która oczywiście była w komsomole gdzieś tam przy domu, przy swojej szkole, powiedziała, wykrzyczała matce, że szkoda, że tak krótko byłaś w łagrze, bo powinnaś być dłużej, skoro mówisz takie bluźnierstwa. I jeszcze raz to powiesz, to pójdę i milicji powiem. Oczywiście potem, wiele, wiele lat potem bardzo tego żałowała i żyła z tą mamą. I były dla siebie dobre, ale mówi, że jednak nigdy jej nie powiedziała, że ją kocha. Bardzo tego żałuje, ale nie była w stanie. Ona mi zresztą powiedziała, że my dzieci łagrów to byliśmy jak takie dzikie zwierzątka. Że na zewnątrz bardzo takie z pazurami i takie szczerzące zęby, a w środku bardzo pragnące miłości. Kiedy ja czytałam Wojenkę, to no każda historia jest przejmująca, ale trochę więcej myśli od innych poświęciłam tym dzieciom, które dołączyły do frontu wschodniego, który przechodził przez kraj. Mówię tutaj o Hieronimie i Gottfriedzie. Myślałam o nich dlatego, że oni dołączyli do frontu, kiedy byli dość mali. Wydaje mi się, że nie mieli jeszcze podstaw i fundamentów, żeby wiedzieć, za czym oni może powinni tęsknić, jak powinni żyć. I nawet im się źle nie powodziło, bo nikt ich nie kontrolował, nie było mycia, nie było spania, nie było żadnych zasad. I Gottfried przyznawał, że był rozwydrzony wojną. Trudno mu było później wejść w jakieś ramy, ale któryś z panów mówił, że w ogóle na wojnie to było wszystko świetnie. Kiedy to pan Gottfried też powiedział, że wszystko cacy było, tak? Tak. Kiedy Hieronima, który wrócił z Berlina, odnalazła babcia i chciała go wychowywać, to on się zastanawiał, jak wychowywać dziecko, które było z frontem wschodnim w Berlinie. Tego się on zdobywał prostu... Berlin, on był w saperach polskich, tak. Którzy byli w Berlinie. Tak. No więc nie mieli tych fundamentów. Wojna... Pomimo swoich okropności nie kojarzyła im się z czymś złym, bo to była dla nich norma. I jak oni sobie ułożyli życie? Obydwaj byli z wojskiem związani, prawda? No bo, przez całe życie. Bo to jest tak, że patrzymy na nich z perspektywy naszej, dorosłej, kiedy wiemy, że wojna jest czymś najstraszniejszym na świecie. Dla mnie przynajmniej wojna jest czymś najstraszniejszym na świecie. Ale musimy spojrzeć na nich z ich perspektywy. Z perspektywy dzieciaków, którzy... Kiedy wojna się zaczęła, bo my mówimy o 1944-1945 roku, kiedy ten front szedł, a oni wtedy mają 10 lat, 11, 12, czyli 4-5 lat wcześniej, oni w ogóle mieli 6-7 lat, kiedy zaczęła się wojna. Nie zdążyli zaznać tego życia w
tym okresie pokoju świadomie tak bardzo, natomiast świadomość ich rodzi się wraz z wojną. I dla nich wojna jest naturalnym stanem. W związku z tym, o czym marzą tacy chłopacy nawet w czasie pokoju? No, żeby strzelać, żeby zrobić sobie karabin z patyka, żeby się bawić w partyzantów, policjantów, złodziei, ale zawsze jest jakiś taki element walki. A tutaj oni jeszcze w dodatku mają tę wojnę pod bokiem, więc w ogóle bawią się w wojnę. Aż tu nagle wojna przychodzi po nich i oni wstępują do wojska i oni są prawdziwymi żołnierzami. Mają 11, 12, 13 lat, jadą w czołgu, mają karabin, strzelają, widzą trupy i też jest coś takiego, że to totalnie są dzieci niegotowe na takie rzeczy. I oni w jakimś sensie zamrażają się w środku, zamarzają. To chyba po to, żeby... Bo wydaje mi się, że umysł dziecka nie umie sobie poradzić z takimi rzeczami. W związku z tym u pana Gottfrieda, tak jak ja to rozumiem, nastąpiło takie zamarznięcie pana Gottfrieda od środka. Na wszystko patrzył obojętnie, albo może taką, no nie powiem, że z przyjemnością, ale jak on mówi, proszę pani, widziałem, jak kolegów zabijają bomby, jak, no, czy kolegów w sensie dorosłych żołnierzy, jak giną na minie, ich rozsadza. No i co z tego? No, tak mi się wydaje, że w ogóle na wojnie musi być, że ludzie, tak jak ktoś, kto pracuje w rzeźni, znieczula się na los zwierząt, bo jakby rozczulał się nad losem każdej krowy czy świni, która przecież ma spojrzenie ludzkie, inteligencję pięciolatka, to musiałby popełnić samobójstwo po takiej pracy. Tak samo chyba człowiek na wojnie musi się znieczulić na takie widoki, czy dorosły, a dzieciak też. No bo co? No bo to trzeba by się od razu teraz powiesić na najbliższej gałęzi. A dla pana Gottfrieda było ważne to, że dzięki temu, że zginął kolega, to on miał karabin po koledze. Więc tak to jest. Jak oni sobie poradzili z życiem? No pan Hieronim. Sama łagodność podobno. Tak, o Jezu, to jest cudowny człowiek. Taki ma oczka błękitne i tak patrzy. No to on został w wojsku. On wstąpił do wojska w wieku lat 11. I on jest do wojsku, on jest teraz emerytowanym wojskowym, ale on przeszedł taką drogę wojskową, że on po prostu wrócił z Berlina z tymi saperami do Włocławka, tam jego oddział stacjonował. Tam go odnalazła babcia, ale on nie wyszedł do babci. On miał wtedy tam, nie wiem, 13 lat. Babcia mówi, chodź, Hieronim, wróć. Ja cię będę wychowywać, pójdziesz do szkoły. A on właśnie mówił, no ale jak? Jak babcia będzie mnie wychowywać? Jak ja widziałem, jak... To są myśli dorosłego człowieka, tak nie myślało dziecko, ale on tak mówi mi, że tak myślał, że przecież no, on widział, jak jego koledzy gwałcą kobiety. Jak widział, jak giną koledzy. On pod ostrzałem szedł na pierwszej linii frontu w Berlinie przekazać rozkaz, gdzie trzech żołnierzy przed nim zginęło. On był, jako malutkiego go posłano, ponieważ że Niemcy go nie zauważą. I tak faktycznie było. On wrócił z virtuti militari z wojny. Więc i on mówi, jak ta babcia będzie wychowywać, kiedy on pamiętał, że babcia go wychowywała tak, że Hieronim umyj ręce, Hieronim módl się wieczorem, Hieronim zjedz kolację, Hieronim idź spać. W ogóle jego babcia nie miała wymówić jego imienia, jak mówiła Hieronim. Także jak babcia teraz będzie mówiła. Więc on został w wojsku, był kapralem, prowadził musztrę na przykład wśród takich poborowych, a potem wstąpił do lotnictwa i on był bardzo ważnym pilotem samolotów MIG-ów, tych takich naszych tam w latach 60. W związku z tym też był trochę takim niewolnikiem wojska, ponieważ tego nawet nie pisałam w reportażu, jego ojciec się odnalazł w latach 60. w Niemczech. Po prostu został wywieziony na roboty, został przysypany przez budynek, trochę postradał zmysły, trochę nie, i odnalazł swoją rodzinę w latach 60., ale Hieronim nigdy nie mógł polecieć, zobaczyć się z ojcem, bo powiedziano mu wyraźnie, albo widzisz się z ojcem, albo latasz. Nigdy już nie polecisz, no bo wiadomo, latał tak niezwykłymi samolotami, że gdyby była wojna, to przecież na pewno byśmy tymi samolotami wygrali wojnę. Więc on zdecydował się, że zostaje przy lataniu. I więc takie jest jego życie. Z tym, że on ma synów, chyba bodajże dwóch albo jednego. Miał żonę. Jego życie jest takie dobre. Tylko, że on pozostał w zgodzie z sobą. Tak mi się wydaje. On w tym wojsku pozostał do dzisiaj. A jak myślisz, dlaczego nie udało ci się porozmawiać z przeciętnym niemieckim dzieckiem?
oczywiście dzisiaj starszym panem, no, czyli tak zwanym synem Wehrmachtu, bo przecież wiadomo, że dziadkowie z Wehrmachtu to wszyscy w Polsce są, a wnuki Wehrmachtu w Polsce, a dziadkowie z Wehrmachtu to są wszyscy w Niemczech, czy ojcowie, więc nie wiem czemu. Nie wiem, ja mogę tylko gdybać. Na przykład wyobrażam sobie, że nie udało mi się porozmawiać, ponieważ Niemcy, do których docierałam przez pośrednictwo, mogli się bać, że przyjdzie polska dziennikarka i będzie rozliczać ich za wojnę. No bo oczywiście ogłaszałam to, że chcę porozmawiać o wojnie. Jednak gdzieś tam tli się obawa, niechęć, resentyment, ale także, wiesz, Polska nie ma dobrej marki obecnie w Niemczech. Więc to też się, te niechęci, u nas się buduje niechęć wobec Niemców ponownie, ale w Niemczech przecież nie pozostają bez odpowiedzi. I nie jest tak, że my mówimy, ach ci beznadziejni Niemcy, a w Niemczech mówią ci nasi kochani Polacy. No, no tak nie jest, więc no bo budujemy sobie jakieś mury, granice, kopiemy rowy, to jest potworne. Więc myślę, że dlatego nie chcieli ze mną rozmawiać, a próbowałam dotrzeć, bo bardzo ciekawiło mnie to, jak to jest, kiedy u nas wszyscy płaczą, bo jest wojna, dzieci cierpią, muszą iść do pracy, muszą się ukrywać, są wywożone na roboty, no to tam się chyba cieszą, prawda? No o tym samym pomyślałam, bo jak pisałaś o Michaelu z Königsberga, tak, z Kaliningradu, to on pomimo, że no, był niemieckim Żydem i dostawał z każdej strony, więc Niemcy go nienawidzili, ale on jednak na tej mapie zaznaczał, jakie połacia ziemi. No tak, bo ta jego kawałeczek, ta jego niemiecka połowa cieszyła się z sukcesów Wehrmachtu. Może byśmy usłyszeli coś, czego nie chcemy wcale słyszeć, może dlatego. No ale znalazłaś kogoś, kto chciał z tobą porozmawiać, osobę niebagatelną, czyli Niklasa Franka, który opowiadał o historii swojej rodziny tutaj w kraju. I mam wrażenie, że on z całego rodzeństwa chyba najbardziej przepracował sobie. No nie, jako jedyny z rodzeństwa przepracował. No tak, bo jak nie znalazłam żadnego przeciętnego dziecka niemieckiego, no to znalazłam nieprzeciętne. Oczywiście ta nieprzeciętność nie jest jego zasługą, bo po prostu urodził się w rodzinie, był najmłodszym dzieckiem Hansa Franka, naszego generalnego gubernatora w czasie II wojny światowej. I ja chyba wtedy czytałam książkę o synach nazistów i jakoś zaczęłam szukać i wydawało mi się, że Niklas Frank będzie najbardziej interesujący dla czytelnika w Polsce z racji tego, że jednak no, wszyscy kojarzymy tego Hansa Franka. No i napisałam do niego. On jest dziennikarz, on dużo książek napisał, więc zgodził się bez problemu ze mną porozmawiać. I pojechałam do niego i rozmawiałam. Podobno nigdy nie odmówił udzielenia. Tak, on polskim, zwłaszcza polskim dziennikarzom nie odmawia, ponieważ on niesie w sobie jakby taki ciężar za swojego ojca, poczucie winy za ojca ma. Oczywiście to jest takie też, on mi nie powiedział chyba w taki sposób, ale mówi, do końca życia będę synem Hansa Franka, więc nie mogę odmówić dziennikarzom, zwłaszcza polskim, rozmowy na ten temat, chociaż naprawdę udzielił mnóstwa wywiadów. Więc pojechałam do niego na wieś pod Hamburgiem i rozmawialiśmy przez 2 dni i to była bardzo fajna rozmowa, bo to jest super, super fajny człowiek. I faktycznie on jako jedyny, Hans Frank miał 5 rodzeństwa i on właściwie jako jedyny z tego rodzeństwa uznał winy ojca, że ojciec był ludobójcą, że był nazistą, że był strasznym człowiekiem. Jeszcze jeden jego brat po tym, jak przeczytał książkę o ojcu napisaną właśnie przez Niklasa, to powiedział, że uznaje z twojej książki rację, że ojciec był straszliwym zbrodniarzem. Natomiast i tak go kocham, bo to był mój wspaniały tata. Ale faktem jest, że to był najstarszy syn i on naprawdę był przez ojca no takim... To był wzorowy związek tata-syn. No a Niklas nie był w takim związku. No Niklasowi było łatwiej w ogóle jakby zdystansować się od ojca, do ojca, dlatego że Hans Frank nie lubił swojego najmłodszego syna. On bardzo zdradzał swoją żonę, że ona nie pozostawała mu dłużna i Hans Frank uważał, że Niklas jest synem jego najlepszego przyjaciela Lasza, który zresztą potem został powieszony na rozkaz Hitlera, czy to rozstrzelany za jakieś tam nieprawidłowości rzekome, kiedy tam wszyscy popełniali nieprawidłowości.
Ale Niklas nie jest synem tego Lasza. On na, czy Laksa, nie wiem, jak się wymawia. On jest na 100%, znaczy na 100%. No. On jest po prostu jak skóra zdarta z wilka. Czy tak się mówi, skóra zdarta z wilka? Skóra zdarta z ojca. Tak, skóra zdarta z ojca no, wygląda najbardziej jak Hans Frank. Pomimo, że czytamy, czytamy o traumach dziecięcych, czytamy o dzieciach w łagrach i w tych domach dziecka i tych głodzonych, to czytając historię Niklasa Franka i jego rodzeństwa, uważam, że oni też byli bardzo nieszczęśliwi jako dzieci. Ale oczywiście, że tak, bo tutaj mogę powtórzyć tylko to, co mówiłam przy 45, że przecież wszystkie dzieci są niewinne temu, że była wojna i po którejkolwiek stronie by były, to są niewinne. Przecież nawet ten biedny, głupi Pawka Morozow, który doniósł na swoich dziadków, nie w czasie wojny, ale no to był po prostu jakimś trybikiem w machinie tej wielkiej polityki. I tak samo dzieci, które teraz gdzieś w jakichś państwach, gdzie toczą się wojny teraz, dostają broń do ręki i są uczone strzelać i one nawet naprawdę wierzą w to, że muszą to robić. Czy one są czemuś winne, że zostały zmanipulowane? Czy dzieci Hansa Franka po prostu zmanipulowane? No, trudno myśleć dobrze o siostrze Niklasa Franka, która wyjechała już jako dorosła osoba do RPA w latach 60. tylko dlatego, że jeszcze w RPA wtedy tak twierdziła, można poczuć ducha III Rzeszy, tylko tam jeszcze jest ten porządny rasizm, jeszcze tam jest to rozdzielenie ras. Ale ona też jest ofiarą wojny. Ona jest ofiarą swojego ojca, cynicznego nazisty, który zresztą zdaniem Niklasa był kompletnym koniunkturalistą. I gdyby trafił pod skrzydła Stalina, byłby zagorzałym stalinowcem, dlatego że tak naprawdę chodziło mu o to, żeby się nachapać pieniędzy i było mu wszystko jedno, komu służy, jakiemu panu. No i podejrzewam, że dużo hitlerowców miało też takie. Dało się porwać temu choremu psychicznie człowiekowi po to, żeby po prostu coś na tym zyskać. No to teraz skoczmy do Rosji, do Kazachstanu. Chciałam chwilę o Dinie porozmawiać. W tej chwili, kiedy jest jakieś tragiczne wydarzenie, jest pożar, ludzie tracą swój dobytek, zdjęcia, pamiątki, zaleca im się wizytę u psychologa, bo utracili korzenie, bo to jest dla nich trudne. Kiedy kobieta doznaje gwałtu, może mieć zespół stresu pourazowego i też do końca życia sobie z tym jednym wydarzeniem nie może poradzić. Przedstawiasz nam historię Diny, osoby wywiezionej do Kazachstanu, która, dobrze pamiętam, która traci kontakt z rodziną, a najgorsze jest to, że jej w ogóle nie pamięta, która ma ciężkie życie w łagrze, która doznaje zbiorowego gwałtu, jest zostawiona na śmierć. Życie dorosłe również ma bardzo, bardzo ciężkie. Jak ta osoba funkcjonuje? Jaka jest Dina? O, Dina to jeszcze mało tego, że nie dość, że nie wiemy, czy została wywieziona do Kazachstanu, nie wiadomo, czy w ogóle została wywieziona, dlatego że ona nic nie wie. Ona ma 6 życiorysów co najmniej. Ona ma 6 dokumentów z datami urodzenia. No jak ta osoba funkcjonuje? Na wielu płaszczyznach. Na jednej płaszczyźnie jest po prostu radziecką kobietą, która musi sobie radzić z mężem alkoholikiem, synem alkoholikiem, która pracuje bardzo ciężko, ponieważ w wieku 14 lat kazano jej opuścić dom dziecka, bo takie były wtedy przepisy po wojnie, i iść do pracy. I pierwsza praca, do której ona poszła, to była fabryka walonek i ona te wełnę na walonki, ten filc taki na walonki, to trzeba w zimnej wodzie filcować. W związku z tym nabawiła się takiego gośćca, reumatyzmu, że dzisiaj ma pomoc tego tam kazachskiego mopsu, bo ona nie jest w stanie zrobić wielu rzeczy w domu, ma tak powykrzywiane te palce. Więc no, ciężkie życie radzieckiej kobiety, a druga warstwa jej życia to jest konieczność poznania swojej tożsamości. To jest jednak dla większości ludzi bardzo, bardzo ważne. Gdzie jest grób mojego dziadka? Gdzie są moi pradziadkowie? Skąd ja jestem? Kim ja jestem? Ona ma na nazwisko Szulkiewicz i ona nawet nie wie, czy to jest jej prawdziwe nazwisko, czy to nie jest jej prawdziwe nazwisko. Ona się nazywa Dina Michajłowna Szulkiewicz. Michajłowna to jest na pewno dodane odczestwo od czapy po prostu, bo każdy musi mieć jakieś odczestwo, więc jej w domu dziecka dodano. Czy ona ma na imię Dina, tego nie wiadomo. Bo Dina to nie jest polskie imię. W każdym razie szukałam bardzo jakichś Din przedwojennych, ale nie znalazłam. Ale to oczywiście nie znaczy, że nie ma takich Din, bo skoro można dzisiaj się nazywać Vanessa, to można się było nazywać przed wojną też Dina. Nie wykluczam tego.
ale nie wiedziała nawet, czy to nazwisko Din Szulkiewicz to jest jej, czy to nie jest jej. Coś tam na ten temat udało mi się dowiedzieć, to nie będę zdradzać dla tych z Państwa, którzy nie czytali, ale to cały czas jest temat otwarty. I jaka ona jest? Ona jest już u kresu swojego życia. Ma mnóstwo dokumentów, ma mnóstwo papierów. Na dowód tego, że szuka, że cały czas zabiega, cały czas się zastanawia, kim jest. A ponieważ natura nie lubi pustki. I to jest tak z tymi naczyniami połączonymi. Zawsze się czymś wypełni, prawda? Naczynie. W związku z tym ona sobie wymyśla kolejne tożsamości. Raz jest Polką, córką oficera, który zginął w Katyniu, raz jest Żydówką, raz jest Rosjanką. Ona na bieżąco czerpie z tego wszystkiego, co ma dookoła. To taka dziennikarka, która mnie z nią skontaktowała, mówiła, że pomysły Diny jeszcze 30 lat temu, bo one tak długo się znają, były skromniejsze, uboższe, ponieważ wtedy telewizja jeszcze nie pokazywała filmów dokumentalnych, nie było filmów o II wojnie światowej, nie było muzeum na przykład w Kazachstanie, Muzeum Łagru. Więc ona wtedy tylko mówiła, że ona wtedy jest Polką, bo wiedziała, że do Łagrów przywożono Polaków, także bardzo dużo. Chociaż ku mojemu zdumieniu najwięcej w Łagrach w Kazachstanie było jednak Niemców, co mnie się wydawało, że jednak najwięcej było Polaków. Chociaż oni nam trochę fałszują dane, bo oni osobno dają Ukraińców, osobno Białorusinów, a jednak według tych granic dzisiejszych, więc to też może jest tak zafałszowane. Ale chodzi o to, że potem Dina jedzie na przykład do Muzeum Karagandzie, Muzeum Karłagu, wraca i opowiada, no tak, ja pamiętam, że przecież moja mama, której ona z poprzedniego życiorysu nie pamięta, moja mama była tam naukowczynią, bo jest tam historia i widziałam osobiście zdjęcie pewnej naukowczyni, która faktycznie trafiła jako więźniarka łagru, ale Rosjanie wykorzystywali takich wykształconych ludzi i ci ludzie musieli na rzecz łagru pracować. Mieli oczywiście pewne przywileje w związku z tym, więc Dina sobie przyswaja historię tej kobiety. I już mi opowiada o tej kobiecie jako o swojej matce. Albo na przykład Dina mówi w innym życiorysie swoim, mówi, że była na pewno córką radzieckiego generała i pamięta Stalina, bo jeździła z tatą do Stalina. Ja mówię, Dina, ale przecież była pani córką naukowczyni. No tak, to moja mama była. A ja mówię, no ale tutaj ojciec radziecki, no, mówi, no widzi pani. A ja mówię, ale przecież w poprzedniej historii jest pani córką oficera polskiego. Ja mówię, oficer polski nie mógł przekształcić się w radzieckiego generała, ponieważ radzieccy generałowie raczej chętnie zabijali oficerów polskich, zwłaszcza w Katyniu. A mówi, a widzi pani, mojemu tacie się udało. Także wszystkie przeciwności, to jest bardzo inteligentna kobieta, wszystkie przeciwności losu Dina do siebie, w takim szaleństwie trochę. I jest coś takiego, że jak wyjeżdżałam, żegnałam się z Diną, już siadam do taksówki, a Dina mówi, a wie pani co, coś mi tak chodzi po głowie, Rokosowski. To takie nazwisko, nie wiem, czy on przychodzi mi teraz do głowy. Ja mówię, Dino, bo już wiem, co ona kombinuje. Ja mówię, Dino, pani ojcem nie był Rokosowski. Jego życiorys jest dobrze znany. Owszem, był generałem, ale to nie był pani ojciec. O, no to może bywał z wizytą mojego ojca generała i tak go zapoznałam. Także naprawdę, no, ale to pokazuje to taką konieczność dojścia do tego, kim się jest i pokazuje, że ta wojna, która się skończyła tyle lat temu, cały czas gdzieś tam się w tych ludziach tli. To jest smutne bardzo. Dina, mówiąc o historii tego gwałtu, mówiła o tym, że winni zostali ukarani. Mam taki dysonans trochę w związku z tym, bo z jednej strony mówiła, że w ogóle mężczyźni robili co chcieli i prawie każda wychowanka domu dziecka została zgwałcona, a jej głos ma jakieś znaczenie. Oni zostają ukarani. Jak to było możliwe w tej Rosji? A wiesz co, no bo to ona była już wtedy w takich... To był taki, to już nie był dietdom, tylko ona wtedy już pracowała właśnie w tej fabryce walonek, które mieszkało się w barakach. Byli ukarani, ponieważ... Wiesz co, to jest tak... Trudno dyskutować z prawem albo z logiką w Związku Radzieckim. Oni akurat zostali ukarani, a ktoś inny nie był ukarany. Faktem jest, że w ogóle temat molestowania seksualnego kobiet traktowanych jako przedmiot jeszcze jest bardzo do poruszenia
w dawniejszych czasach, nie tylko w Związku Radzieckim i nie tylko w czasie II wojny światowej. Więc zresztą ja tam piszę, że w łagrach kobieta tak naprawdę była przedmiotem dla wszystkich i dla współwięźniów. Kobieta była zawsze najniższym elementem, czy to dla współwięźniów, czy dla pracowników łagrów. Więc właśnie tak jak ja mówię, Gary Pogoniajło był produktem ubocznym związku matki z pewnym człowiekiem, dlatego że kobieta, żeby w czasie pobytu w łagrze nie być wykorzystywaną przez wszystkich, jedynym ratunkiem było związanie się z jednym człowiekiem. I było się jej, tego człowieka, jakby własnością, tylko to musiał być jakiś człowiek, który miał jakąś hierarchię, to nie mógł być zwykły więzień, to musiał być ktoś, kto, no nie wiem, jest kucharzem, albo tak jak w przypadku tej kobiety, o której mówimy, był pisarzem obozowym, który już skończył odsiadywać wyrok, no ale zostawał w tym łagrze, bo ludziom, którzy odsiadywali, skończyli wyrok, i tak nie wolno było wyjeżdżać tam kilometr od łagru. I ona zaszła z nim w ciążę, no bo jak się zabezpieczać przed ciążą? Zresztą ciąża to też było takie celowe, to też było taki moment odpoczynku. Jak kobieta była w ciąży, to mogła na przykład na kilka miesięcy iść do lżejszej roboty i na przykład z lesoróbki się dawało do fabryki szycia jakiejś tam odzieży. Więc kobiety też zachodziły w ciążę specjalnie. No a potem co z tymi dziećmi? Przecież ta kobieta nie mogła zostać z dzieckiem. Dzieci kobietom odbierano, a potem one trafiały do przedszkoli, a potem trafiały do domów dziecka i potem słuch po nich przeważnie ginął, albo umierał z głodu, albo zmieniano imiona, nazwiska. Więc tak było. Więc to jest w ogóle temat bardzo ciekawy. Zresztą pani Emilka, która występuje w reportażu z moją babcią, też porusza w sposób pośredni, bo ja jednak rozmawiałam z panią przed 90, więc też czasami trzeba znać język. Znaczy, nie można każdego języka przykładać do każdego rozmówcy, ale raczej nie mogę zapytać pani Emilki bezpośrednio: pani Emilko, czy molestowano seksualnie w wojsku? Bo pani Emilka, nie wiem, czy będzie chciała i czy umiała odpowiedzieć na to. Natomiast udało mi się znaleźć taki język, że pani Emilka właściwie sama odpowiedziała. Ja zapytałam panią Emilkę tylko o to, co miała żołnierka, bo ona wstąpiła do wojska, jak skończyła 18 lat, co miała żołnierka w plecaku? Bo opowiadała właśnie, że poszła do kwatermistrza, że dał jej mundur, dał jej buty i dał plecak z wyposażeniem. A ja mówię, no dobra, a co żołnierka ma w plecaku? Ona pamiętała wszystko świetnie i pamiętała dokładnie, jakie rodzaje bielizny dostała, że dostała taką batystową bieliznę z jakiegoś takiego płócienka czy coś, to było z UNRY, to były dary amerykańskie, że mówi, że no to jest jak po 6 latach w ogóle, kiedy miało się jedno majtki przez 6 lat, to taka bielizna to było, dla samej takiej bielizny warto było wstąpić do wojska. I ona mówi, a majtki miały takie sznurki, wiązało się na sznurki, bo nie były na gumki, że mówi, jak się szło na wartę, to trzeba było te sznurki bardzo mocno wiązać. I pani Emilka mówi tak, bo żołnierka w ciąży to był wstyd. No to pani Emilka wszystko przez to mówi, prawda? Więcej słów nie trzeba. To świadczy o tym, że to jest też bardzo, no i wiadomo, że jest molestowanie seksualne w takich hierarchicznych miejscach, że wojsko to bardzo tam to jest potoczne, może teraz już się mniej robi, nie mam teraz kontaktów z wojskiem, nie chcę mieć, ale zwłaszcza ze Strażą Graniczną, ale no to jak to musiało być w czasie wojny, można się domyślać. Już wspomniałaś o swojej babci nieraz. Kończysz wojenkę reportażem na temat swojej babci. Powiedz, czy było trudno napisać to obiektywnie? Odciąć się trochę od swoich uczuć, od tego, jak całe życie myślałaś o babci? Nie, bo ja nie odcięłam się tutaj. Ja tylko jakby pogłębiłam to, co babcia mi opowiadała przez te wszystkie lata. Bo babcia zawsze mi opowiadała o wojnie. Bo właściwie dla niej był taki punkt odniesienia do wszystkiego w jej życiu. Zawsze można było zacząć gadać o cenach na przykład ziemniaków, a skończyć na wojnie, albo o cenach w szkole, skończyć na wojnę. Wszystko babcia mówiła w kontekście wojny. Więc ja kiedy tylko pojechałam, żeby z nią zrobić reportaż, żeby o niej zrobić reportaż, to właściwie nasze rozmowy trwały 2 lata, no bo wiadomo, mogłam sobie jeździć, nagrywać babcię, więc ona mi mówiła, uzupełniała rzeczy, które ja wiedziałam. A nie było trudno napisać o babci. Nie,
babcia bardzo była życzliwą i cieszyła się, że o niej napisze, więc to było, to nie było trudne. No a jest druga babcia, Klara, która miała pochodzenie ciekawe, jak na tamte czasy, trudne, niewygodne, bo mama Niemka, tata Polak, ale nigdy nie mówiła o swoim dzieciństwie. Jak to możliwe, że ty jej nie dopytywałaś? Wiesz co, mówiła. Ja dopytywałam, tylko że ona umarła, jak ja miałam 18 lat i te moje dopytywania to były takie płytkie jeszcze wtedy, takie dziecięce. Więc ja niewiele wiem. Moja babka była właśnie pomieszanej rodziny polsko-niemieckiej z Pomorza, więc no właściwie tam to było normalne. I bardzo żałuję, że nie pytałam, bo świetne, że to mi się dowiedziała. Moja babcia była rocznik 14, więc w ogóle urodziła się 1 stycznia 14 roku, więc chwilę przed wybuchem I wojny światowej. Więc bardzo żałuję, że nie pytałam o moją babcię, mojej babci o jej rzeczy. Natomiast też żałuję bardzo, że ona mnie nie chciała uczyć niemieckiego. No bo jednak niemiecki nie był popularnym językiem i jak ja mówiłam, babciu, powie coś po niemiecku, babcia mówiła, lepiej, żebyś nie znała niemieckiego. Bo to jednak takie te powojenne konotacje. Natomiast ze swoimi siostrami gadała tylko po niemiecku, bo ona miała 5 sióstr, czy ich było razem 5 i zawsze jak chciały obgadać jakiegoś sąsiada albo kogoś pewnie z rodziny, żebym nie wiedziała, o kim mówią, to przechodziły na niemiecki. I ja się strasznie wtedy denerwowałam. A żałuję bardzo, mogła do mnie mówić po niemiecku, jak się gada do dziecka po niemiecku, no to bym miała teraz już 2 języki. Ten niemiecki znałabym dobrze, a nie jakoś tak pokątnie. Proszę Państwa, ponad godzinę już rozmawiamy. Ja chętnie oddam mikrofon, jeżeli ktoś by miał jakieś pytania do autorki. Albo poproszę o trzeci mikrofon. Bo jeszcze chwilę możemy porozmawiać. Ja jeszcze mam pytania, ale tak. Poproszę o trzeci mikrofon na potrzeby komfortu osób, które nas oglądają przed monitorami, bo mikrofon nas nie zbierze. W pierwszym rzędzie Darek. Dzień dobry, Agnieszka Cieślak. Ja mam takie pytanie, bo tak w ogóle obserwuję i słucham i w ogóle czytam wszystkie książki. Ja taka mam wrażenie, że ma Pani wielki talent do tego, żeby zadawać te pytania i lubić swoich rozmówców. Ale czy zdarza się tak, że nie wiem, jest trudno, że jest tak nie wiadomo właśnie jak zakończyć rozmowę? Czy takie rzeczy się zdarzają? Muszę pomyśleć. Nie umiem sobie przypomnieć, żeby było. Trudno jest zawsze, bo to musi być ten taki element tremy, jak aktorzy mówią, że zawsze musi być trema przed wejściem na scenę, nawet jak się gra już 120 razy, bo wtedy jakbym przyszła i powiedziała, dobra, to niech pan coś tam mówi, a ja włączę dyktafon, to nie, to zawsze jest takie napięcie. Natomiast czy ja kogoś nie lubię? Nie. Ja mam raczej taki syndrom sztokholmski, że w ogóle od razu wszystkich bardzo lubię. Natomiast zdarza się, że z rozmowy nie wyjdzie nic. Tak jak właśnie z tą panią od tej Zamojszczyzny, co była germanizowana, albo na przykład miałam takiego pana, który miał świetną historię, no, który poświęcił mi czas, przyniósł zdjęcia, opowiedział historię, ale ta historia też była za słaba na to, żeby zrobić z tego reportaż do książki. Znaczy, wtedy jest głupio? Wtedy mi jest głupio. Niezręcznie mi jest. Albo na przykład jak jadę rozmawiam z 8 baskami, a tylko 2 wykorzystam. Ale przyznam szczerze, że to jednak z czasem się wyrabia w człowieku już taka odporność na to, a kiedyś było trudniej. W związku z tym, jak pisałam tam, nie wiem, 20 lat temu pierwsze reportaże, to z kim porozmawiałam, o tym pisałam. I to naprawdę było taki właśnie groch z kapustą. Nie, to się trzeba nauczyć i to jest bolesne, ale niestety nie zawsze wszystko do reportażu można włożyć. To jest ten mój taki największy problem. Oczywiście z tymi zagranicznymi to jest łatwiej, bo wiadomo, że wątpię, żeby moja książka dotarła do Basków, więc nie będzie przykro tym, którzy nie wystąpią w książce, no ale być może kiedyś. A ktoś dawał ci znać, że poświęciłem pani tyle czasu, a pani nie wykorzystała? Nie, ludzie tacy nie są. Ludziom jest pewnie raczej przykro. No to mi też jest przykro, że jest im przykro, no ale taką mam robotę. No. Pewnie jak reżyser, który robi casting i pewnie ma 5 ulubionych aktorów, przesłuchuje 5, a przyjmuje 1, no to tamtym czworgu jest przykro, nie? Jak rzeźnik? Tak, a właśnie, jak rzeźnik, tak. Zapraszamy, ktoś jeszcze?
Lenka Kwaśniewska-Maciejczyk, nie miałam skojarzenia z rzeźnikiem, ale tak sobie pomyślałam, że jednak to, o czym pani pisze, to jest specyficzny, przynajmniej w tych 1945 w Wojence, kawałek rzeczywistości. I chociaż mało tam jest może takiego emocjonowania się tym, no to jednak wydziera spod tego taka życiowa prawda straszna, okrutna i to, co pani mówi o wojnie, że to jest najgorsze, co się może zdarzyć, no ja myślę dokładnie tak samo. I w tych książkach bardzo wyraźnie to widać, czuć. Jak pani sobie z tym radzi? Czy to jest też efekt właśnie doświadczenia i jakiejś takiej nauki, no nie wiem, asymilowania tych wszystkich doświadczeń i jakiegoś takiego opracowywania ich? Bo wyobrażam sobie, że wiele z tych historii, których pewnie też nie ma tutaj, to są takie historie, które mogą zostać z człowiekiem i się śnić po nocach. No to właściwie już pani odpowiedziała na to moje, na swoje pytanie, bo tak. Sądzę, że doświadczenie, które mam za sobą, pozwala mi traktować tę pracę jako pracę. Nie mogę powiedzieć, że nie zanoszę pracy do domu, bo piszę w domu, ale potrafię rozdzielić pracę nad reportażami nawet tak smutnymi, które, albo wzruszającymi, które piszę, a od życia codziennego, no, od rozmowy z mężem, rozmowy z dzieckiem, wychodzenia z psem na spacer, spotykania się towarzyskiego. Nie zapijam smutków w samotności po napisaniu książki albo w trakcie książki. I bardzo się z tego cieszę, bo nie wszyscy to potrafią i są tacy reporterzy, którzy bardzo ciężko wychodzą z książki, którzy muszą iść do psychologa po tym ciężkim, co napisali, a mnie się to jakoś udaje. Z tym, że ja, jak powiedział Różewicz, Tadeusz, on pisze suchymi oczami. To jest też z kogoś cytat. Ktoś powiedział, że treny się pisze suchymi oczami. Może nawet on to powiedział. Ja się z tym świetnie zgadzam. Ja się nie wzruszam podczas pisania. Ja nie przeżywam pisania. Ja muszę zapanować nad całym warsztatem. Ja mam sprawić tak, żeby wzruszał się człowiek. To też ktoś powiedział. Ostatnio czytałam taki fajny wyimek z kogoś, że ktoś powiedział, jakiś malarz powiedział do wielkiego poety francuskiego, malarz francuski, słuchaj, mam w sobie tyle tych uczuć, mam w sobie tyle tych emocji, a nie umiem napisać z nich wiersza. Jestem gotowy, żeby napisać wiersz, ale nie umiem napisać z nich wiersza. A ten poeta powiedział, słuchaj, bo wiersze się pisze słowami. No to właśnie tak samo. Ja mam wzruszyć czytelnika, ale mam go dowieść, a ja się sama nie mogę wzruszać, bo wtedy będzie grafomania, wtedy przymiotników naładuję, tam łzami skropię i jak pensjonarka. To nie, to ja tak pisałam w liceum pewnie. Ale musisz mieć w sobie jednak coś takiego. Czytałam w jednym z twoich wywiadów, że zastanawiasz się, jak twoja koleżanka mieszkająca na Starówce może wchodzić do piwnicy po rower. Czy nie napadają ją wtedy różne myśli? A, bo to są moje prywatne strachy. No, mam przyjaciółkę, która mieszka na Starówce i no jednak jak się teraz wdrożyłam bardzo w powstanie warszawskie, ale też bardzo na mnie wpłynęła obrazowo świetna książka sprzed paru lat pod tytułem Noc żywych Żydów. Kto to ją napisał? O Stacho? Tak, prawda? O, jest doskonała książka, gdzie właśnie nagle no, na tym Muranowie, które tak naprawdę jest miastem, dzielnicą zbudowaną na podwyższeniu, przecież nikt tych piwnic tamtąd nie wykopywał, tylko zostało to wszystko przysypane, nagle wychodzą ci Żydzi z tych piwnic do mieszkań, do ludzi. No i teraz jak jestem u tej mojej przyjaciółki, i ona idzie po rower do piwnicy wieczorem. To tak sobie myślę, kurde, między powstańcami trzyma ten rower. To jest oczywiście głupie, co mówię, ale to już są moje takie zupełnie prywatne historie. Ale muszę powiedzieć, że odkąd pisałam o dzieciach Powstania Warszawskiego i przeczytałam wszystko, co się da o powstaniu, znaczy wszystko to nie, ale bardzo dużo książek, to zupełnie inaczej patrzę teraz na Warszawę. Dlatego, że idę i mówię, o, a tutaj czołg Pułapka i ja dokładnie pamiętam opisy, jak fragmenty ludzi wisiały na parapetach, prawda? Już zupełnie, to już chyba ze mną zostanie. Ale to nie znaczy, że nie mogę zasnąć, że się rozpadam z nieszczęścia, tylko właśnie chyba te lata doświadczeń pomogły. Kiedy był u nas Szczepan Twardoch i opowiadał o Królu, to mówił, że pisał go i spędził jakiś czas w Warszawie w jakimś swoim mieszkaniu i musiał stamtąd uciekać. Nie, Twardoch nie mógł, ma tyle mieszkań. Nie, nie mógł samochodów. Nie mógł jachtów spacerować normalnie po Warszawie, bo wszędzie widział trupy wojny i tą historię, którą właśnie opisywał. A czy patrzysz na Sopot w ten sposób? Widzisz niemieckość Sopotu?
Bardzo, ale ja to bardzo lubię, bardzo pielęgnuję i bardzo lubię fakt, akceptuję i nie mam z tym problemu, że Sopot był niemiecki. Dojrzewałam do tego bardzo długo, bo oczywiście mając babkę Niemkę, w ogóle nie przeszkadzało mi nienawidzić Niemców, no bo przecież jednak Cztery Pancerni Pies i Kapitan Kloss chyba powiedzieli wyraźnie, gdzie jest miejsce Niemców, Brunner. Więc myślałam sobie, ale jak to? W naszym polskim piastowskim Sopocie są kurki z napisem Kalt i Warb. W ogóle to moja babcia niemiecka do tego wszystkiego mi się jakoś nie składała. No ale oczywiście z czasem się uczyłam i już oczywiście bardzo się... I to w ogóle mi nie przeszkadzało na przykład, że mój tato, który zmarł, jak miałam 4 lata i był pochowany na cmentarzu tak zwanym komunalnym, co my Sopocianie mówimy na to cmentarz ewangelicki, bo przed wojną to był ewangelicki. Tu był grób niemiecki, tu był grób niemiecki, tu był grób niemiecki, a tu grób polski. I do tej pory tak jest, że one są przemieszane. I w ogóle mnie to nie dziwiło, że jakoś tak, rozumiesz, ta niemieckość Sopotu powoli docierała do mojej głowy, ale naprawdę bardzo powoli. A teraz uwielbiam te wszystkie niemieckie ślady i polskie też. Zresztą pisałam pracę magisterską z dwudziestolecia międzywojennego w Sopocie, akurat o Polakach w Sopocie, których było prawie 10%, więc całkiem sporo. No ale ta niemieckość mnie fascynuje, ale w ogóle mnie też bardzo fascynuje to takie przenikanie się tego wszystkiego. Także nie, ale jak chodzę Sopotem, to faktycznie, no to tak jest, że jak już mam tak wszystko w tej głowie poukładane, to już wiem na przykład, że o zakład balneologiczny, który stoi tutaj dzisiaj, to na początku XX wieku został na Palach przesunięty kawałek, bo wytyczano nową drogę na molo. Ale to nie znaczy, że ja widzę tych ludzi ciągle przesuwających ten budynek na Palach, tylko po prostu wiem, że tak jest. Chociaż tak jest przewodnikiem. Wiesz co, właśnie jestem cienką przewodniczką. Są lepsi ode mnie i bardzo zawsze chciałabym iść. Mamy świetne muzeum Sopotu i organizują wędrówki z przewodnikami, a ja się zawsze potem tylko dowiaduję, o była wędrówka z przewodnikiem. Nigdy nie mam czasu pójść z nim, ale kiedyś pójdę. W jednym z wywiadów wspominałaś o tym, że twoja mama ci nie tłumaczyła świata, kiedy byłaś, ja to swoimi słowami mówię, mała, że bałaś się stanu wojennego, nie wiedziałaś, co się dzieje. A zmierzam do tego, że ty na przykład zabierasz swoją rodzinę na zbieranie materiałów. Czy uważasz, że rozmowa z dziećmi, tłumaczenie świata jest ważne i czy twoja córka jest bardziej wrażliwa społecznie niż ty na przykład byłaś w jej wieku? Wiesz co, ona ma teraz 15 lat. Ja w ogóle nie wiem, czy ona w ogóle ma jakąkolwiek wrażliwość na cokolwiek. Tosiu, jak oglądasz, pozdrawiam. Trzymam się, żartuję. Wspieram cię, dziecko, żebyś z tego wyszło. To jest piekło i szatanie. Mam nadzieję, że to przejdzie. Natomiast, wiesz co, po pierwsze bardzo lubię z nimi podróżować, z tą moją Tosią i z tym moim Robertem, więc też dlatego ich zabieram. Nie z takim celem, niech ona nauczy się świata. Jakoś tak przy okazji. Niech zobaczy, jaki jest ten świat. Natomiast moja mama nie uczyła mnie, nie tłumaczyła świata, ale to pewnie, wiesz, mam na myśli taki świat typu nie wiedziałam nic o Katyniu, bo moja rodzina nie była zaangażowana politycznie i nawet jeśli oczywiście wiedzieli, czym jest Katyń, bo każdy człowiek wiedział, czym jest Katyń, ale mnie nie mówili pewnie, żeby mnie chronić jakoś przed tym, na przykład, żebym w szkole nie palnęła czegoś o Katyniu. No nie byli prokomunistyczni, nie byli antykomunistyczni, nie działali w Solidarności, nie działali w partii, po prostu byli takimi właśnie przeciętnymi Polakami, obojętnymi, takimi, którzy są dzisiaj, do których można mieć pretensje właśnie, że nic nie robią i tak jest tak, czy siak, wszystko im jedno. Ja jakieś tam malutkie, no, strajkowali, ale kto wtedy nie strajkował, nie? To tak było. W związku z tym ani o Piłsudskim mi nie mówili, ani o Stalinie mi nie mówili. O stanie wojennym, biedna ta moja matka miała przecież ile? 30 lat jak był stan wojenny. Co ona tam o tym stanie wojennym też wiedziała? Powiedziała mi tylko, że stan wojenny dla dzieci, godzina policyjna jest od 18. Ja jak głupia już byłam 18 w domu. No i mówiłam, Boże, te inne dzieci nie przychodzą do domu w godzinę policyjną, ale będzie, jak ich złapie milicja, nie? A matka miała święty spokój, ja 18 w domu. No więc tak mi nie tłumaczyła tego świata. I nie, albo tłumaczyła i nie pamiętam. No co miała powiedzieć mi, że jest stan wojenny? Ja miałam sny związane z wojną, bo dla mnie stan wojenny był równoznaczny z II wojną światową. Ja byłam przekonana, że stan wojenny to znaczy, że po prostu zaraz Niemcy będą. Bo ja myślałam w ogóle, że II wojna światowa to była wojna Polaków z Niemcami. Szlachetni Rosjanie nam pomogli. I w ogóle jak myślałam, potem się dowiadywałam na przykład, że Francuzi na II wojnie światowej. To myślałam, a co oni robili na naszej wojnie? To dla mnie było szok. Amerykanie na wojnie? Musieli mieć jakąś swoją II wojnę światową i naprawdę
my z pomocą naszych przyjaciół. Ja naprawdę byłam świetnym produktem do zmanipulowania. Bardzo długo uważałam, że w ogóle Rosjanie są wspaniali. Dlatego tak się dobrze uczyłam tego rosyjskiego. Bo przyjacielski język. Uwielbiałam. To była wspaniała opowieść, jako dziecko, jak czytałam. Czterech pancernych, jak czytałam. Oczywiście, to było, oczywiście. To jak czytałaś, oglądałaś? Czytałaś? Nie czytałam. Żartuję. Czytałam, raz się kochałam w Janku, drugi raz w Grigoriju. Ja w Grigoriju. I uwaga, teraz wszyscy będą mi zazdrościć, zwłaszcza dziewczyny, bo się kochałam w Grigoriju. I proszę sobie wyobrazić, że po wojence, po ukazaniu się wojenki, napisał do mnie Grzegorz Press, który także był dzieckiem łagru i także był w domu dziecka, znaczy był na Syberię wywieziony i trafił do domu dziecka. I napisał do mnie, że taką ma historię. Ja strasznie żałowałam, że to potem. Że już po książce jest. No napisałam, że no bardzo dziękuję, no już teraz pisać nie będę i tak dalej. Ale mu napisałam, ale muszę panu jeszcze coś napisać. I mówi, pewnie wszystkie kobiety panu to mówią. Ale strasznie się w panu kochałam. A on był taki dżentelmen, napisał, nikt mi jeszcze tego nie mówił. Cudownie, nie? Cudownie. Jak napisałam to koleżankom na Facebooku, po prostu padły ze zazdrości trupem. Proszę państwa, jakieś pytania jeszcze? To skoro tak się śmiejemy coraz bardziej na koniec, to chciałam cię jeszcze zapytać o twoją karierę radiowca, a właściwie o to, czy odkryłaś tajemnicę. Jak się starzeć bez godności? No nie, no to jest wielka tajemnica, jak się starzeć bez godności, którą od września razem z Ewą Winnicką, świetną reporterką, odkrywamy w naszym podcaście, który się nazywa Jak się starzeć bez godności. I ten podcast jest w Radiu 357, tam nas zaproszono. Myśmy wymyśliły, a to Ewa wymyśliła. Ja tylko jestem tam na doczepkę. Niemożliwe, myślałam, że to... Nie, Ewa zadzwoniła do mnie któregoś dnia i mówi, ty stara, chodź zrobimy podcast o tym, jak się starzeć. Ja mówię, dobra. No i to jej pomysł, nie? No i tam także na koniec występuje mój pies, który mówi takim głosem. I ja namówiłam Ewkę, żeby jej pies też mówił. Jej pies jest Browarek, ma na imię, naprawdę jej pies ma na imię Browarek. Ja mówię, Ewka, jak wy wołacie tego psa na ulicy? Browar do nogi, przecież to szaleństwo. Ale faktycznie, że Łazarewicze mają... Ewka jest żoną Czarka Łazarewicza, mają psa o imieniu Browarek, a ja mam pieska o imieniu Toto i mój jest psim intelektualistą, a Browarek się uczy. Tak. I są tam rozmowy, ale to są poważne rozmowy o poezji. Więc znaczy psie, bo psie rozmowy są o poezji, a my mamy niepoważne rozmowy z Ewką. Najbliższy odcinek jutro. Jutro jest nasz odcinek. Jest to odcinek, w którym analizujemy z punktu widzenia starszych osób słowa młodzieżowe, bo był teraz konkurs na słowo młodzieżowe. A w przyszłym tygodniu mamy fantastyczny odcinek, jak się ubrać do trumny, więc albo do urny, bo to zależy, co kto woli. Więc naprawdę polecam. Niestety tam, ja od razu mówię, bo to jest, tam jest Patronite, tam trzeba zapłacić. Ale naprawdę można zapłacić niedużo. Ale ja nie chcę nikogo zmuszać, bo ja wiem, że sytuacja w Polsce jest krytyczna i jest inflacja, więc tak to jest. Ale tu koleżanka jest żywym dowodem na to, że zapłaciła. Specjalnie dla ciebie. Albo przynajmniej proszę wpadać na naszego Instagrama. Warto. Nie wiem, czy warto, bo mnie się wydaje, że my jesteśmy tak głupie, że, ale się okazało, że trafiłyśmy w niszę. Proszę państwa, społeczeństwo się starzeje. Jesteśmy coraz starsi. No i my z Ewką też. Jesteśmy coraz starsze, a się okazuje, że wcale nie mądrzejsze. I to uwielbiamy. Naprawdę nie zamierzam być poważna. Nie zamierzam być poważna. A wszystko się wzięło od tego, że czasami mówię głosem mojego psa i czasami jak prowadzę spotkanie autorskie w takiej księgarni Smak Słowa w Sopocie, mój pies między nogami się plącze, biorę go i na przykład psem zadaję pytanie. Oczywiście nie każdemu, bo nie każdy może założyć. Na przykład jak była Magda Pary, z którą się przyjaźnie, taka pisarka, no i ona jest strasznie zabawna, więc pytała mnie o niektóre rzeczy moim psem. I mój mąż mówi, Boże, co za dno, jaka to żenada. Ja mówię, tak? To teraz zobaczysz. I co? I mój pies dostaje list. Tak, recytuję listę. Proszę państwa, bardzo się cieszę, że chcieliście spędzić z nami to popołudnie, że przyszliście tutaj dla naszej wspaniałej gościni. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na wszystkie nasze kolejne spotkania. Śledźcie naszą stronę internetową, a w tej chwili zapraszam do autografów, kuluarowych rozmów. Ja się kłaniam państwu i będę podpisywać. Dziękujemy.